Witam wszystkich. Fotografia zajmuje się już od lat 70. Przedtem była fotografia czarno-biała, czyli analogowa. Teraz, gdy czas już pozwoli mi, zbliżam się do emerytury, zajmę się fotografią cyfrową. Skupiam się przede wszystkim na fotografii przyrodniczej, ze skupieniem się na fotografii makro, która mnie bardzo pochłania, żeby chcę zatem przekazać to, co często nie dostrzegamy gołym okiem, dlatego zajmę się makro. No, a dziś uczestniczyłem w zajęciach, wspaniałych zajęciach z fotografii portretowej, gdzie jestem w tym dziedzinie słaby, gdzie mogłem doskonalić sobie w Bitzbarku na warsztatach, doskonalić swoje umiejętności fotografii portretowej. No, wracając do fotografii mojej, to odbyłem kilka wystaw w Mawie, w Działdowie. Teraz jest obecnie w Bibliotece Miejskiej druga odsłona fotografii przyrodniczej powiatu działdowskiego. I w styczniu już mam zapowiedź wystawy w Grudziądzu. Też również przyroda powiatu działdowskiego będzie prezentowana na województwie kujawsko-pomorskim. Dla mnie to pasja, to sposób na wolny czas, to sposób na kontakt z przyrodą, to sposób na poznawanie ludzi, na kontakt z ludźmi. Fotografuję od kilkunastu lat, jestem w zasadzie młodym fotografem, nigdy nie fotografowałem analogowo, chociaż bardzo bym chciał tę fotografię poznać. Szukam, cały czas szukam swojego kierunku. Najbardziej pasjonuje mnie pejzaż, przyroda, ale dzisiejsze warsztaty z portretu pokazały mi olbrzymie możliwości w tej dziedzinie fotografii. I myślę, że każda dziedzina, fotografia jest tak rozległą dziedziną, że każdy temat poruszony, który daje radość i zadowolenie, i warto się po prostu z tym mierzyć. Fotografii najbardziej interesują mnie zdjęcia reporterskie. Chciałabym zwykle zatrzymać chwilę, jakąś ulotność, jakąś niepowtarzalność, która jest tylko w danym momencie i nie można jej powtórzyć. Dlatego tu w warsztatach zwykle ludzie integrują się ze sobą, mają nowe pomysły, bardzo wiele rzeczy jest spontaniczne. Można wtedy zobaczyć fotografię z innej perspektywy. Dzisiejsze warsztaty były bardzo ciekawe. Dały nam możliwość poznania siebie bliżej. W zasadzie można było zobaczyć jedną postać fotografowaną w wielu aparatach. Każde z tych zdjęć było zupełnie inne. Inne spojrzenie, inne podejście do obiektu i relacji z nim.